W Warszawie kończy się liczenie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tych podpisów jest 230 tysięcy. Już wiadomo, że około 30 tysięcy zostało źle zebranych. I Platforma wpadła na taki pomysł, że będzie próbować kwestionować jeszcze większą liczbę głosów po to, żeby do tego referendum nie doszło. Tutaj przoduje Andrzej Halicki, lider Mazowieckiej Platformy, bo on także walczy o swoją pozycję. Jeżeli Warszawa padnie, jeżeli Platforma ją straci, także stanowisko Halickiego będzie zagrożone. I Platforma zrobi wszystko, żeby unieważnić część głosów. Najnowszy pomysł jest taki, żeby zakwestionować te głosy, które zebrał PiS. To jest około 50 tysięcy głosów. I to byłby potężny wstrząs dla organizatorów referendum. Na razie jednak się na to nie zanosi, więc Platforma przygotowuje się na drugie rozwiązanie. Jeżeli do referendum jednak dojdzie, to będzie wzywać swoich zwolenników, aby na nie nie szli. Premier już w połowie lipca takie wezwanie wygłosił. Ostatnio dołączył do niego Bronisław Komorowski. To wskazuje raczej na to, że Platforma zakłada, że takie referendum będzie i także tak wynika z naszych informacji i przygotowuje się do sparaliżowania głosowania.